Równe 100 metrów, a tymczasem 13 platforma startowa, a więc o jedną belkę w dół i Martin Hamann. Okolice punktu konstrukcyjnego, więc okolice 90 metra, myślę, osiągnięte, dokładnie 90 metrów skoczył niemiecki zawodnik, który w tym roku to 10 miejsce podczas rywalizacji w Klingenthal, to był jego najlepszy start w ogóle w karierze. 22 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to jest jego trzeci sezon w zawodach Pucharu Świata. W ubiegłym nie zdobył punktu, no a w tym całkiem nieźle, bowiem 3 razy 11, raz 10, a więc gdzieś tam wokół tej czołówki się kręci. Aktualnie ma